Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 27 werset. Kto uderzy w dzwon? Bim-bom. Bim-bom. Wcześniej rano dźwięk dzwonu przerwał sen. Gdy ktoś wyjrzał przez okno, mógł zobaczyć starszego brata Tatai uderzającego w felgę ciężarówki żelaznym prętem. Informował całą wioskę, że spotkanie modlitewne rozpocznie się za 30 minut. 5 minut przed spotkaniem znów uderzał w dzwon, ogłaszając w ten sposób rozpoczęcie modlitw. Widok tego sędziwego brata, służącego Panu Jezusowi Chrystusowi ze wszystkich sił i otwartego serca, jest bardzo pokrzepiający. Brat Tatai, mający 98 lat, uderza w dzwon, otwiera drzwi budynku zborowego i z wielkim szacunkiem ustawia na stole chleb i wino każdej niedzieli. On jest zawsze, pomimo tego, że ma już bielmo na oczach, wciąż śpiewa hymny podczas zgromadzeń, zna je wszystkie na pamięć. Wieczorami po kolacji siadujemy na werandzie. Patrzymy na morze i zachodzące słońce. Wtedy on często pyta się, co się stało z Jerychem? Albo jak to będzie, gdy przyjdzie Pan? Albo jak to się stanie? Albo co stanie się potem? I tak wspólnie rozkoszujemy się Panem Jezusem Chrystusem. Jest to wielkim, ogromnym błogosławieństwem, gdy mamy starszych braci i siostry, którzy kochają Pana Jezusa Chrystusa i służą Mu na tyle, jak dalece On daje im siły. Cudownie myśleć o ludziach takich jak Kaleb, który powiedział: Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny. Księga Jozuego, 14 rozdział, 10 do 11 wersetu. Tatai ma 98 lat. Jeśli Pan Jezus Chrystus nie przyjdzie wcześniej, Tatai wkrótce będzie zabrany do domu. Kto wtedy będzie przygotowywał stół i otwierał drzwi? Oby Pan Jezus Chrystus ćwiczył nasze serca do wypełniania luk w szeregach. Bo jeśli nie, to kto uderzy w dzwon? Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 27 werset.